Wyjątkowo rozpoczęto rok szkolny w szkole podstawowej nr 8. Na uroczystą inaugurację oprócz uczniów, nauczycieli i rodziców przybyło wielu gości, a wszystko odbywało się w nowej hali sportowej. Tu inauguracja roku szkolnego miała szczególny charakter. W przededniu stulecia jedna z mniejszych szkół naszego miasta zyskała nowoczesny, piękny obiekt – halę sportową. To jedna z większych inwestycji miejskich w ostatnich 2 latach. Dyrektor ósemki Bożena Dudzińska nie kryła dumy i wzruszenia. Powiedziała, że władze Tczewa poprzez tę inwestycję pokazały, że ta najmniejsza szkoła na Suchostrzygach jest równie ważnym elementem sieci edukacyjnej w naszym mieście, co dużo większe sąsiednie placówki. Ta szkoła, jeszcze parę lat temu mówiło się o jej zamknięciu. Teraz myślę, że już nikt nie pomyśli, tym bardziej, że jest taka piękna, wybudowana nowa hala za 4 miliony. Obiekt jest duży, jest wielkogabarytowy, ma 780 metrów kwadratowych powierzchni samej hali głównej, 380 metrów, jeżeli dobrze pamiętam, zaplecza. W tych zapleczach są szatnie dla dzieci z węzłami sanitarnymi, nawet z natryskami. Mają ogrzewanie podłogowe. Na naszej hali jest klimatyzacja z wentylacją, więc mamy naprawdę chyba najlepiej wyposażoną salę tutaj w Tczewie. Jest pięknie oświetlona dzięki oświetleniu LED-owemu. Kontury są zaznaczone, także pięknie się prezentuje. Urząd Miasta pozyskał na tę inwestycję 900 tysięcy złotych dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W hali mieści się pełnowymiarowe boisko do koszykówki, 3 boiska do siatkówki, nieco mniejsze od wymiarowego boisko do piłki ręcznej i futsalu. Na składanej trybunie zmieści się 100 osób. Są dodatkowe pomieszczenia do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej czy fitnessu, nowocześnie wyposażone szatnie, pomieszczenie dla trenerów z łazienką, 2 magazyny na sprzęt. Hala jest też świetnie wyposażona. Są konstrukcje do koszykówki i siatkówki, sprzęt gimnastyczny, sportowy, nagłośnienie. W ramach inwestycji zagospodarowano teren wokół sali i zbudowano miejsca parkingowe. Wybudowaliśmy halę, która nie dość, że stanowi zaplecze bezpośrednie sportowe dla szkoły podstawowej nr 8, ale również stanowi zaplecze sportowe dla osiedla Suchostrzygi. Ale również, i to co jest nie bez znaczenia, jest po prostu ładna. Więc wkomponuje się bardzo ładnie w to osiedle, zewnętrznie można po prostu sobie, że powiem, pożyczyć, aby inne sale gimnastyczne były równie ładne jak ta. Oczywiście to wszystko kosztuje, to nie jest tak, że można zrobić coś dobrego za małe pieniądze. Ta hala kosztowała 4 miliony złotych, ale warto było. Warto wydać raz trochę więcej, ale porządnie, i mieć na wiele lat naprawdę halę z XXI wieku, bo ta hala taka jest. Obiekt można określić jako nasz, tczewski. Nie tylko dlatego, że może być wizytówką miasta ze względu na wygląd i funkcjonalność. Otóż halę zaprojektowała miejscowa firma APA Projekt, czyli tczewianie Agnieszka i Piotr Lewandowscy, a inwestycję zrealizowała tczewska firma Restex. Na uroczystą inaugurację oprócz uczniów, nauczycieli i rodziców przybyło wielu gości z przedstawicielami władz miasta i powiatu na czele, także przyjaciele placówki. Dzieci przygotowały program zawierający elementy sportu, muzyki i tańca. Salę poświęcił ksiądz proboszcz Jacek Spychalski, a symboliczną wstęgę przecięli uczeń ósemki, dyrektor Dudzińska i prezydent Pobłocki.